tutaj witam was bardzo serdecznie, z tej strony Viper. Ten odcinek jest dedykowany wszystkim tym, którzy mówili, że Viper się wypalił, Viper nie nagrywa, Viper jest sezonowcem. Dla tych wszystkich solidnych w dupę. A dla wszystkich porządnych fanów, którzy zostali ze mną, nie zabrali subskrypcji, którzy dalej czekali, aż Viper zacznie nagrywać. Nagrywam dzisiaj odcineczek. Nagrywamy wyrzutnię Alfa firmy Pyromax, zakupioną w sklepie Top 10 Firewerki Market. Wyrzutnia owa ma 25 strzałów, wzbijają się na 30 metrów oraz 20 mm jest kaliber. Wyrzutnia nie jest złożona z rurek, jest całkowitym odlewem, także wszystko powinno być w miarę stabilne oraz wytrzymałe. Nie powinniśmy mieć żadnych nieprzyjemnych, przykrych i tak dalej niespodzianek. Mamy ląd sobie zapasowy oraz u góry mamy ląd główny, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem według mnie. Tak powinna być każda wyrzutnia, niestety tak czasem nie jest. Tutaj na samym środku mamy kod do zeskanowania, do bezpiecznego strzelania z firmą Pyromax. Nagrywamy sobie na dwie kamery, dlatego będziemy tak tutaj na zmianę pokazywać. U góry zapisane są efekty, co nasza wyrzutnia ma nam do zaprezentowania. Tutaj mamy instrukcje, wszelkie uwagi i całą resztę. Nasza wyrzutnia zawiera mieszanki 155,5 grama. Wszystko jest zapisane tutaj na żółtym polu obok kodu paskowego. Strzałka wskazuje nam kierunek wylotu pocisku. Dzisiaj taka troszeczkę inna atmosfera, taka leśna w samochodzie. Mam nadzieję, że to jakoś wam nie pogorszy jakości oglądania. Dobra, ja się zabieram do testowania tej wyrzutni. Do zobaczenia. Odpalamy wyrzuteńkę Alfa od Pyromaxa. Lecimy z tematem. Bardzo ładna, bardzo dynamiczna, niby 20 bodajże milimetrów kaliber, czy 25, zaraz się upewnię, ale bardzo fajna wyrzutnia, myślę, że warta zakupu. Sylwestrowe strzelanie może do końca podbite nie będzie, ale myślę, że warto sobie coś takiego odpalić w sylwestrową noc. Nie jest ona droga, tak, 20 mm kaliber, myślę, że warto coś takiego sobie zakupić. Moja ocena dla niej to jest 8 na 10. Zapraszam was do moich kolejnych odcinków, do zasubskrybowania mojego kanału, zostawiam łapeczki w górę oraz naciśnięcia dzwoneczka i dołączenia do mojej grupy na Facebooku Viper Team, który link macie w opisie na dole filmu. Ja wam w tym momencie dziękuję i na razie.